Cześć wszystkim, z tej strony Pio. I dla wszystkich, którzy nie wiedzą, albo jeszcze nie wierzą w to, co się wczoraj wydarzyło. Wczoraj przebiliście 30 tysięcy subskrypcji. To jest aż 30 tysięcy ludzi, którzy oddali swoje dusze na cześć potwora w masce i jego kultu. Ave Pio. To jest bardzo sztampowe mówić, że nigdy nie myślałem, że do tego dojdę i w ogóle, ale tak jest. A no, myślę, że najlepszym sposobem, żeby wyrazić tą wdzięczność, jest po prostu zrobienie filmu. Czegoś, czego bardzo dawno nie było na tym kanale, a co mi się na pewno spodoba. I nie, nie są to walki SCP. Walki SCP będą, powiedzmy, na 35 tysięcy subskrypcji. Tak, tak, naprawdę, bardzo chcę to odłożyć jak najdalej, jak najpóźniej. Naprawdę. A to, co przygotowałem dla was dzisiaj, to takie podsumowanie tego całego roku, mimo że się jeszcze nie skończył, ale to takie podsumowanie roku 2019 i podsumowanie tych wszystkich 30 tysięcy wspaniałych subskrypcji. Tak więc, przed wami na 30 tysięcy, 30 sposobów na śmierć fundacji. Zapraszam. A, jeszcze zostańcie do końca, ponieważ jeszcze bym z chęcią z wami pogadał chwilę, ale zapraszam do oglądania. Sposób pierwszy. Wybierz się na poranną przebieżkę przez SCP-861. Sposób drugi. Zgłoś na policję zakłócanie ciszy nocnej przez SCP-4494. Jestem widmo i służę sprawiedliwości. Sposób trzeci. Wystąp w Śmiech to zabawa, SCP-2030. Teraz twoja kolej. Sposób czwarty. Otwórz McDonalda w SCP-PL-126. Kapitalizm jest naszą największą zgubą. Won mi stąd. Sposób piąty. Ręcznie usunięto SCP-PL-9999. No ale to zwykły humanoid, przecież całkowicie zwykły humanoid, który ręcznie usunięto SCP-106. Sposób szósty. Rozpoznaj ciało w wodzie. Nie rozpoznaję ciało w wodzie, nie rozpoznaję ciało w wodzie. Ej, czy to Ozyr? Sposób siódmy. Zakochaj się w córce doktora Klefa, SCP-166. Omae wa mou shindeiru. Nani? Sposób ósmy. Stwórz profil SCP-096 na Instagramie. O kurwa. Sposób dziewiąty. Niechcący otwórz plik SCP-001. Uwaga! Osoby nieuprawnione, próbujące uzyskać dostęp do poniższych informacji, zostaną natychmiast zneutralizowane za pośrednictwem memetycznego środka uśmiercającego Berrymana Langforda. Przewinięcie strony na dół bez uprzedniego, specjalnego zaszczepienia spowoduje natychmiastowe zatrzymanie akcji serca intruza, w rezultacie czego poniesie on śmierć. To ostatnie ostrzeżenie. Poniesie on śmierć. Sposób dziesiąty. Pójdź kupić stół do SCP-3008. Mega fajna Ikea, fajny, duży wybór. Co? Wypierdalaj z mojego sklepu. Sposób jedenasty. Jako dostawca pizzy, pomyl adresy i dotrzyj do strefy 63. Będzie z tego chlebek żył, ja pierdolę. Sposób dwunasty. Utknij w wymiarze sklepikowym i odkryj, gdzie mieszka Adolf Hitler. Sposób trzynasty. Dowiedz się, gdzie podziały się smoki. O Boże. Nie, to jest zbyt smutne, idę płakać. Dajcie mi minutę, zaraz wrócę. Sposób czternasty. Jako nekrofil, dowiedz się o istnieniu SCP-2316. Sposób piętnasty. Przeżyj terminację. Uhu, przeżyłem terminację, uhu, jestem zadowolony z życia, haha! Bro. Sposób szesnasty. Pomóż Ablowi przy super tajnej misji, żeby uratować świat i... O, a co to za śmieszny robot przypominający lalkę? O, nie, a! Sposób 17. Na konwersacji grupowej z Radą O5 zamiast XD napisz XK. Sposób 18. Jaki uroczy pajączek, co on? Ej, co ty robisz z moim okiem? Zostaw mnie, gnoju, a! Sposób 19. Dobra, okej. Już rozumiem, że w fundacji nie wszystko, co przypomina lalkę i nie wszystko, co jest małe i urocze, jest dobre. O, co to za mały, uroczy misiu? Sposób 20. Zabierz swoje nowe smocze ślimaki doktora Wondertainmenta na przejażdżkę na stację benzynową. Sposób 21. Zmasz z twarzy SCP-173 i odmordkę kota. No już, mały, koniec zabawy. No chodź tutaj, no chodź. Rozsierdziłeś orzecha.
Sposób 22. Nie tykaj lekarza! Sposób 23. Pobij się z policją. W SCP-1678. Sposób 24. Spójrz na obrazek 1875 IMG-1AB. Nie żałuję tego jumpscare'a. Sposób 25. Pójdź ze starszym rodzeństwem do takiego miłego parku z gadającymi drzewami. Sposób 26. Złam zasadę biblioteki. Sposób 27. Wyjdź na Halloween zbierać cukierki i spotkaj miłego starszego pana. Dla którego to raczej ty będziesz cukierkiem. Sposób 28. Zatrudnij SCP-049-J jako lekarza specjalistę. Tak, jestem lekarzem. Dajcie mi pacjenta. Sposób 29. Oberwij po głowie od pijanego staruszka, który bawił się w dziady i przyzwał duchy szlachciców. Sposób 30. Pomyl po pijaku SCP-035 z maseczką przeciw zmarszczkom. Ha! Nareszcie jestem wolny! Co ty robisz? A! Kolejny pacjent uleczony. No, skoro dotarliście już tak daleko, to myślę, że jeszcze raz warto wam podziękować za ten wspaniały czas, za te wszystkie lata i za to, że jest was 30 tysięcy ludzi. To jest bardzo dużo ludzi, tyle wam powiem. I pewnie zauważyliście, że trochę się scenografia zmieniła. Jakby mamy to moje pierwsze biuro, w którym mam jeden monitorek ładny i mam tekst po lewej. Mamy drugie biuro, w którym mamy magnetofon i monitor do przesłuchiwania SCP. A mamy także biuro, w którym jest od groma monitorów i w którym prowadzę skipy. Ale to są wszystko wirtualne biura. A to jest namacalne biuro, w którym mogę nagrywać wszelkiego sortu różne filmy. I jeżeli wam to się spodoba, jeżeli spodoba wam się taka forma widzenia mnie twarzą w twarz, tylko że twarzą to tutaj jest bardzo złe określenie, chociaż to nie jest maska, to jest moja twarz. To będę robił ich więcej, będzie więcej filmów z kamerą, ponieważ mam nadzieję, że wam się spodobają i mam nadzieję, że będziecie chcieli ich więcej oczywiście. I mam dla was ostatnie pytanie. Jak wiecie, nie mam jakiegoś stricte ustalonego logo, ale mam parę i mam takie jedno główne, którego używam do jakiegoś czasu i mam proste pytanie. Przyklejasz to tutaj, czy nie? Mi się osobiście nawet podoba, więc ja bym przykleił. Co o tym sądzicie? To zależy od was. Zależy od was, jak będzie wyglądało to biuro, jak będą wyglądały te filmy. Tak więc... póki co wygląda na to. Dziękuję wam jeszcze raz, ja jestem Pio. Do zobaczenia. Kiedyś.